No to Cynacz ląduje w kategorii nosowo, nawet według mnie jako ten pierwszy. No i przechodzimy dalej. Marcin Flis. Zawodnik, którym też myślę, że ze względu na to, jak się prezentował w Stali Mielec, mieliśmy duże oczekiwania, chociaż nie był to też zawodnik, o którym myśleliśmy, że będzie gwiazdą ligi. Niemniej jednak obrona LKS-u w tym sezonie spisuje się bardzo słabo i Flis jest też jej trochę twarzą. Nawet w pewnym momencie wyleciał ze składu, co też najlepiej o nim nie świadczy, bo mocno zleciał z formy względem tego, jak prezentował się w Stali Mielec i tak jak też powiedziałem, LKS jest ostatni. W zasadzie chyba najwięcej bramek w lidze po tym, jak Puszcza trochę właśnie nadgoniła z punktami i to z tego co pamiętam właśnie UKS jest najgorszą defensywą ligi. Nawet tak nie jest, to po prostu jest to tak słaba defensywa, że ktokolwiek by tu nie był, właściwie gdybyśmy robili zestawienie największych rozczarowań, a najgorszych zawodników ligi, to chyba wszyscy obrońcy UKS-u by się w tym zestawieniu zmieścili. Może z wyjątkiem Kamila Dankowskiego, ale to tam jest kwestia sporna i dyskusyjna, ale wracając do Marcina Flisa, no duże rozczarowanie może to nie jest, ale rozczarowanie jakieś jest, no bo tak jak powiedziałem, forma u Polaka, byłego zawodnika Stali Mielec, była znacznie lepsza właśnie w barwach zespołu z Mielca, zespołu z Podkarpacia, więc to właśnie jest tak dla mnie potwierdzający fakt, że to jest zawodnik, który w tym zestawieniu się znajdzie. 13 spotkań, 1170 minut rozegranych i nie były to najlepsze minuty w tym sezonie, jeżeli chodzi ogólnie o zawodników ekstraklasy, więc co o Flisie sądzicie i gdzie go byście tutaj właśnie wrzucili, do której kategorii? Czyli ja uważam, że jest to duże rozczarowanie, bo znowu nie uważam, że to, że dałby, no może za tę końcówkę, bo w meczach z Legią i z Ruchem no nie zagrał źle, nawet z Legią to było chyba najlepszy mecz w sezonie Marcina Flisa, co też trochę sporo mówi o jego formie, ale no mając już na względzie te wcześniejsze mecze, no to jak mówisz 13 spotkań, no to proporcja powiedzmy dwóch spotkań dobrych, nie wiem, tak zakładam, bo też nie każdy pamięta, ale powiedzmy dwóch dobrych spotkań, czyli tych dwóch ostatnich, dwóch przeciętnych i siedmiu słabych, no to nadal to jest bilans mimo wszystko na minus. No to uważam, że duże rozczarowanie, bo też, no okej, to nie była gwiazda ligi nigdy, jeżeli mówimy o obrońcach ekstraklasy, ale teraz to jest jeden z najgorszych mimo wszystko uważam obrońców w ekstraklasie, też jest regularnie gra w drużynie, która regularnie bramki traci bardzo często, chyba no właśnie najczęściej w lidze, więc uważam, że duże rozczarowanie, tragiczna runda mimo wszystko nie, bo nie jest to, też ta odpowiedzialność za kłopoty LKS-u w defensywie trochę się rozmywa, ale uważam, że duże rozczarowanie jak najbardziej, jeżeli chodzi o Marcina Flisa, mogłoby do niego pasować. No, tak szczerze, to przed sezonem myślałem, że połączenie w defensywie Nacho Monsalve, który był jednym z najlepszych środkowych obrońców pierwszej ligi, razem z Flisem, który przecież w Stali Mielec był jedną z najjaśniejszych postaci i najlepszym defensorem, no to duże rozczarowanie, bo jak wygląda nie tylko obrona, cały UKS, ale jak szczególnie wygląda jego obrona, jak te bramki, właściwie naprawdę nie trzeba się wysilić, żeby je tracić. Żeby LKS je stracił, naprawdę nie trzeba się wysilić, no to on jest jednym z głównych za to odpowiedzialny, bo grał dużo. Nie było to też tak, że był rzucany jakoś po pozycjach, bo tylko jeden mecz na innej pozycji, to był mecz na lewej obronie, przegrany 1-3 meczu z Lechem. A tak to występowało w miarę regularnie, więc to nie jest kwestia braku minut, czy gdzieś nie występuje na swojej nominalnej pozycji, natomiast no, ciężko wytłumaczyć aż taki zjazd, bo to nie było tak, że on się jakoś nie wiem, wyróżniał na tle defensywy, a razem właściwie z większością defensorów, no to wyglądało momentami bardzo słabo, jak obrona drużyny z środka pierwszej ligi w meczu Pucharu Polski. Nie da się inaczej tego ująć. Też mi się wydaje, że do tragedii trochę zabrakło, no bo Flis to nie jest aż takie nazwisko. No i bądź coś trafił do Beniaminka, no ale duże rozczarowanie, jak najbardziej uważam, że Marcin Flis zasłużył, bo no jeden z lepszych transferów UKS-u, ciężko się do niego było przyczepić, no a wyszło fatalnie. Dokładnie zgadzam się z wami, dokładnie z tym, co właśnie powiedzieliście w tym momencie i myślę, że tak samo się zgodzę, bo tutaj zawodnik następny to jest chyba tylko jedna możliwa dobra odpowiedź. Kamil Glik, Krakowia, zawodnik, który
no już nie trzeba przedstawiać go, gdzie grał kiedyś i jak, nie da, jak wyglądał, no wiadomo, że wiek już robi swoje i kontuzje też się przytrafiły, bo tylko 6 spotkań Kamila Glika w tym sezonie, ale można powiedzieć właściwie, że jak już Kamil Glik wchodził do defensywy pasów, to ona wyglądała jakby 3 poziomy niżej niż kiedy go nie było, więc też tak na to dobie dokumentację mecz z Pogonią Szczecin 5-0, mecz ostatni z Legią Warszawa na Łazienkowskiej 2-0 przegrany, no i mecz z Jagiellonią u siebie przegrany 4-2, gdzie Glik co prawda strzela gola, ale też nie radzi sobie najlepiej w defensywie. No takie dla mnie, myślę, że tutaj nie trzeba się bardzo mocno rozwodzić. Myślę, że to było coś między tragiczną rundą a dużym rozczarowaniem. Nawet może bym powiedział, że tragiczna runda, ale nie wiem. To też pozostawię wam do powiedzenia. Moim zdaniem tragiczna runda bez dwóch zdań, mimo tego, że to tylko 522 minuty rozegrane, ale może wy macie inne zdanie, więc co, Kamilu Gliku, sądzicie? Czy to jednak trochę przesada, że on tu się znalazł przez to, że grał tak mało, czy jednak to jest naprawdę takie duże rozczarowanie, tak jak powiedziałem? No to tak porównując, bo w dwóch ostatnich latach, no chyba, że zapomniałem o kimś oczywistym, ale 2 lata temu mieliśmy powrót Kamila Grosickiego do Pogoń. Tak, powrót Kamila Grosickiego do Pogoni Szczecin. Teraz powrót Kamila Glika, no może nie do tego samego klubu, w którym grał, bo nie grał przedtem w Krakowie, ale do polskiej ligi. Zawodnicy obydwa, którzy tak naprawdę, no może Kamil Glik bardziej z uznanym nazwiskiem na arenie europejskiej. W każdym bądź razie obydwaj uznani reprezentanci Polski, dobijający tak naprawdę okolice, no kilkudziesięciu występów i do bliżej granic nawet 100 spotkań rozegranych w barwach biało-czerwonych barwach z orzełkiem na piersi. No i mimo wszystko od Kamila Glika oczekiwałbym więcej, też Krakowie, no Krakowie ogólnie zawodzi, bo raczej nikt się nie spodziewał, że będą tracić dwie punkty po dopuszczeniu połomice po ponad połowie sezonu. No uważam, że tragiczna runda Kamila Glika, no bo tu tak naprawdę nie ma za co trochę chwalić tego piłkarza, no. Tak uważam, jakby no ta ręka w spotkaniu z Legią, tym pierwszym niedzielnym spotkaniu z Legią przegranym przez Krakowie 2-0 tak naprawdę podsumuje tę rundę doświadczonego obrońcy. No i uważam, tragiczna runda, to tak naprawdę nie ma nic do dodania, bo tak samo jak w przypadku chociażby, no nie wiem, Marku Bursia, no tych pozytywnych momentów było naprawdę sporo, praktycznie w ogóle ich nie było przez te pół roku. Tutaj nie ma co dyskutować, Elias Anderson będzie miał w naszym zestawieniu zacnego kompana. Po transferu, który sami jeszcze przed sezonem wymieniliśmy jako jeden z największych hitów, no ciężko inaczej uważać, no jeden z najbardziej znanych polskich piłkarzy aktualnie, do niedawna reprezentant Polski, może raczej już nie wystąpi, patrząc na wiek i formę, no i ligę, w jakiej gra. No to nie da się ocenić tego inaczej, po prostu tutaj można wkleić gifa z jego pięknym pokazem tego, jak powinno się grać w siatkówkę, no tylko nie tutaj ten sport. Mówię oczywiście o karny w meczu z Legią, którym Legia już właśnie ten mecz zamknęła w ostatniej kolejce. To, że nawet w pewnym momencie przesiedział parę spotkań na ławce, to mając za konkurentów chociażby Rasmusa, który też sobie nie radził dobrze, a paru też obrońców nie jest zdrowych, no to też na pewno, podobnie w przypadku wcześniej Bursia, no nie pomaga, jeszcze bardziej na nim ciąży. No tragiczna runda, pensja pewnie nie mała, nazwisko duże, hak bardzo duży, no a wyszedł w jeden z najgorszych transferów tego lata i to nawet gdyby nie był to Kamil Glik, to czysto sportowo nie broni się kompletnie, nawet gdyby to był jakiś anonimowy serbski, chorwacki środkowobrońca, no to to i tak byłoby źle, a biorąc pod uwagę, że to jest Kamil Glik, to nie da się inaczej niż po prostu przypisać jego postać do najgorszej możliwej kategorii. No, czyli Kamil Glik ląduje w tragicznej rundzie, tak jak widzicie. Także my przechodzimy dalej, jak widzicie pewnie na dole, to teraz też grube nazwisko, też zawodnik, który no jest cały czas aktualnym królem strzelców, Mark Gwal. W pierwszym sezonie 16 bramek po 34 spotkaniach, w tym tylko jedna w Ekstraklasie w meczu z Ruchem Chorzów, która mogłaby nawet nie paść, gdyby lepiej zachował się Maciej Rosołek. No, oczywiście to jest tylko gdybanie i gdybanie, ale mi się wydaje, że Gual to jest naprawdę ogromne rozczarowanie, mimo tego, że jeszcze nie prezentuje się tak słabo jak na przykład Tomasz Pekar, którego mówimy sobie zaraz. No to jednak Mark Gual, no zawodnik, który jednak przychodzi do zespołu mistrza Polski, przychodzi król strzelców, przychodzi zawodnik, który nie jest jednowymiarowy, tylko dobija piłkę do pustej bramki, bo i samemu też potrafi sobie coś wykreować, jeżeli chodzi o sytuacje podbramkowe. Jest to zawodnik taki bardziej uniwersalny. Oczywiście grał też bardziej często nawet jako zawodnik na pozycji numer 10, taki
typowy zmiennik dla Ernesta Muciego, taki też zawodnik, który nawet tyle co zmienia go, a właściwie grają, zamieniają się co mecz. Jeden mecz grał Muci, drugi grał Gual, a na dziewiątce bracie rywalizowali ze sobą Pekard i Kramer. No ale co by nie mówić, Mark Gual, no to tutaj chyba nie ma też większych wątpliwości, jest to może nawet bym powiedział, że i tragiczna runda, no bo jak jesteś królem strzelców i strzelasz jedną bramkę w tej samej lidze, która się niczym nie różni oprócz tego, że są trzy nowe zespoły, nawet bym powiedział, że zespoły, które weszły, są gorsze od tych, które spadły, którym strzelał bramki, więc no z tym przesłukiem oczywiście do każdego tutaj wymienionego, ale jednak ŁKS, Ruch czy Puszcza, no może Puszcza nie, ale prezentują się trochę gorzej niż prezentowały się Lechia, niż prezentowała się Miedź Legnica w pewnym momencie, czy nawet jak prezentowała się Wisła Płock przede wszystkim. No była ta bardzo tragiczna runda w wykonaniu Płoczan, ale mi się wydaje, że był to zespół, który lepiej sobie radził w lidze niż, co by nie mówić, ŁKS Łódź. No oczywiście tak, to jest moje zdanie, może być inne, więc mam Gual do tragicznej rundy według mnie, a według was jak to wygląda? Jeżeli, jak mówiłeś, jeżeli jest się napastnikiem, który no, zdobył króla strzelców i to grając w drużynie, ogólnie w tym sezonie wiadomo zaskoczenie bardzo pozytywne, ale w tamtym sezonie grającej w drużynie walczącej przez większość czasu sezonu utrzymanym, to jeżeli wtedy zdobywasz króla strzelców, a teraz w drużynie o wiele lepszej strzelasz jedną bramkę, która jak mówiłeś, tak jest trochę naciągana, bo mogła by nie paść, a inna sprawa, że uważam, że trzy osoby z tego podcastu również by tę bramkę zdobyły z Ruchem Chorzów, no to patrząc na to, no to nie może tego ocenić inaczej niż tragiczna runda, ale też uważam, nie sprzyja Gualowi to, że gra jako podwyższony napastnik, uważam, że to niego nie jest jego nominalna rola, ale i tak nie broni to tego, jak słabo się prezentuje w tej rundzie, no i tragiczna runda po prostu. No tutaj też się zgodzę z Adamem, no bo gdyby to jeszcze była kwestia omawiania całego sezonu, też plus europejskie puchary, to dosłownie tylko, a w sumie aż, no zależy jak patrzeć, przedostatnia opcja, ale biorąc pod uwagę to, że bierzemy tylko Ekstraklasę, jedna bramka, dwie asysty, król strzelców zeszłego sezonu i absolutny hit transferowy, o którym już właściwie mówiło się też całą rundę wiosenną zeszłego sezonu, kiedy już Legia sobie go zaklepała. No to jest jedno z największych rozczarowań. Jak mówiliśmy o kliku Chandersonie, że zawiedli, to trzeba to zestawić z osobą, która miała być gwarancją bramek dla Legii, a tymczasem Tomasz Pekar, który też się na tej liście znalazł, no tak wypada lepiej, to biorąc pod uwagę jeszcze do tego oczekiwania. No to nie da się ocenić inaczej. Tragiczna runda, a gdyby jeszcze z tego powstało jakieś podium najgorszych transferów, to nie jestem może pewien na jakim stopniu, na jakim szczeblu tego podium, ale na pewno by się Hiszpan znalazł. Tragiczna runda w wykonaniu napastnika Legii. No Gual dołącza do trzech innych transferów z tego lata, które są w tragicznej rundzie, a my teraz przejdziemy do zawodnika, który no przyznam jest tutaj trochę na siłę, bo jest to Jordi Sanchez. Napastnik Widzewa Łódź, taki myślę, że zawodnik, którego najlepiej opisać po prostu, że chimeryczny, albo taki bardziej niezrównoważony w formie, takiej niezrównoważonej właśnie, takiej można powiedzieć, no jeden mecz gra lepiej, jeden mecz gra gorzej, generalnie dał się nam Sanchez zapoznać w Ekstraklasie jako taki zawodnik, który jest jednym z lepszych napastników w lidze, bo taką miał przecież tą pierwszą rundę właśnie w Widzewie, gdzie Widzew w ogóle prezentował się wyśmienicie i tak samo jak Widzew później z tej formy zleciał w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, gdzie jeszcze o utrzymanie właśnie w ostatniej kolejki Widzew się bił, właściwie przedostatniej kolejce bodajże zapewnił sobie utrzymanie, bądź dwie kolejki przed końcem meczu z Miedzią Legnica, gdzie Dominik Kun swoim świetnym chyba rajdem zakończył go po prostu bramką i dzięki temu Widzew Łódź był bliski walki do ostatniej kolejki utrzymania. Jak wiemy, tamten mecz w ostatniej kolejce skończył się wynikiem 3-0 dla przeciwników, więc też nie był to wynik, który by Widzewowi dawał wtedy cokolwiek. Ale wracając do Sancheza, no teoretycznie nie są do niego statystyki, no bo 4 bramki, 3 asysty, ale mi się wydaje, że większość z nich była zrobiona na początku sezonu, gdzie Sanchez prezentował się wyśmienicie i po prostu tej formy dalej nie dociągnął. Więc nawet może bym powiedział, że trochę przesadziłem z jego wyborem i dałbym go do tej ostatniej kategorii, ale nie wiem, co wy sądzicie. No, gdyby to były 3 gole więcej, chociaż albo nawet 2, to by to wyglądało inaczej. Pewnie bym go tu na pewno nie dał. Ale jest to dla mnie pewnego rodzaju zawód. Był też pomysł zdania tutaj Sebastiana Kępka, który całą rundę spędził
w gabinetach lekarskich i u fizjoterapeuty, więc nie byłby to dobry wybór, a jak już kogoś z Widzewa, to myślę, że właśnie chyba Jordi Sanchez jest takim najlepszym przykładem na rozczarowanie. Może i Matt Rondic, który jest jego konkurentem w składzie, nie prezentuje się znacznie lepiej, bo bramek ma chyba jeszcze mniej Bośniak, ale Hiszpan, który, no co by nie mówić, dał się już poznać na polskich boiskach dobrze, z dobrej strony, no to jednak nie jest to zawodnik, który jakoś mocno będzie kandydował przykładowo do walki Króla Szczelców. Nie będzie już powrotu tematu Rakowa, o którym się też mówiło, że to jest zawodnik, który do zespołu Szczęstowy może dojść, dołączyć i będzie też zawodnikiem ważnym. No to jednak mi się wydaje, że Jordi Sanchez jest pewnym rodzajem rozczarowaniem w tej rundzie i przynajmniej tak według mnie jest. A jak jest waszym zdaniem w temacie napastnika Widzewa? Ja się nie zgodzę z tym, co powiedziałeś. Jak w ogóle zostawiać go z Sebastianem Kerkiem, to już on się tutaj powinien znaleźć akurat z tej dwójki, bo Sanchez przede wszystkim nie jest gwiazdą ligi, więc też nie ma wobec niego jakichś super oczekiwań, choć wiadomo, że w skali Widzewa, no, Jordi Sanchez jest jeden z lepszych i bardziej znanych piłkarzy. Natomiast no, gra to jedno, ale patrzę nawet w suche statystyki, to on rozgrywając kilkaset minut mniej, bo tutaj posiłkując się internetem, to jest 1385 minut do niecałych 2200 z zeszłego sezonu. Asyst ma więcej, bo ma 3 asysty do 2, a bramki tylko 2 mniej, więc jestem przekonany, że on w ciągu tych 700 minut jakby potencjalnie rozegra w następnej rundzie, ten wynik przebije. Także ja się tutaj nie zgodzę, że jest to w ogóle rozczarowanie i to będzie chyba jedyna, czy być może jedna z ledwie paru opcji, którą bym dał do przesady. Moim zdaniem to nie jest rozczarowanie. Nie jest może tak, że on zagrał jakąś super rundę, ale nawet nie rozpatrywałbym go w kategorii rozczarowania. Także ja bym go przypisał do kategorii przesada. Tak, no już patrząc na ogólnie, na, nie wiem, no tak zrównując powiedzmy kluby, czyli już pomijając Widzę, bo wiadomo Marka i tak dalej, no to napastnik powiedzmy mniej więcej 11, 12 drużyny w Ekstraklasie, bo gdzieś w tych rejonach mniej więcej jest Widzę, może 13, 30, ale między w sumie tymi uważam, że do końca sezonu Widzę będzie się poruszał od kolejki między tymi pozycjami w tabeli, jeżeli się nie zgarzy jakoś niesamowicie wystrzelam z formą albo by jakoś niesamowicie zdołowali, no to jeżeli napastnik w połowie sezonu takiej drużyny ma 4 gole i 3 asysty, to czy w sumie moglibyśmy oczekiwać większego dorobku? No wiadomo, Sanchez czasami marnął jakieś sytuacje, chociażby rzut karny na Lechu Poznań, ale też nie uważam, że to było jakieś rozczarowanie w zeszłym sezonie. W sumie też 6 bramek chyba w całym zeszłym sezonie, więc nadal ma szansę spokojnie przebić ten dorobek, więc zgodzę się z tym, że uważam, że jeden z niewielu zawodników przesada w tym zestawieniu i nie rozpatrywałbym go raczej w kategorii rozczarowania. No dobrze, więc Jordi Sanchez leci do przesady, no też weryfikuje mnie tutaj jako jego wybór, za który też, no może nie, że przeproszę, ale jednak wypadałoby tutaj mimo wszystko swoje zdanie trochę zmienić. Kolejny hiszpański napastnik przed nami, tu już raczej będziecie trochę bardziej nastawieni jako do niego, bardziej jako rozczarowanie, no bo Juan Muñoz, zawodnik, który przychodzi z Leganes, który gra w drugiej lidze hiszpańskiej i też były dużo pozytywnych opinii, tak jak przy Jurgenie Litim jest od nawet dziennikarzy właśnie z Półwyspu Iberyjskiego mówiących, dających opinię, że to będzie duże wzmocnienie dla Zagłębia i w ogóle będzie to napastnik przez duże N, który dużo bramek strzeli, dużo Zagłębiu pomoże. Tymczasem no, trochę czasu spędził oczywiście u klubowego lekarza, lecząc kontuzję, jednak dalej mi się wydaje, że to jest duże rozczarowanie. 2 gole w 11 meczach, 524 minuty na to, żeby zdobyć tylko 2 gole, z czego jeden w meczu w Mielcu, który nie dawał nic, i drugi w meczu ze Śląskiem, ostatnim, który co prawda też nic nie dał, ale akurat był on po wejściu z ławki, gdzie można też powiedzieć, że jednak dobrą zmianę dał, ale mimo wszystko ja bym go dał gdzieś trochę wyżej niż Sancheza, to już na pewno, a przede wszystkim jako jednego z tych większych rozczarowań ligi na pewno, bo oczekiwałem po nim jednak dużo, dużo więcej niż rzeczywiście Muñoz pokazał i zobaczymy, jaka będzie wasze zdanie, bo też mnie ono ciekawi, ale raczej mi się wydaje, że jest ono łatwe do przewidzenia, więc może powiecie coś na temat Juana Muñoza. Co sądzicie o jego rundzie w ogóle? Czy to jest zawodnik, który jednak zasługuje nawet na tragiczną rundę, bo można jego też pod tą kategorię chyba wziąć? No, nie zasługuje moim zdaniem aż na
aż taką pozycję, ale no, patrząc na to, że był całkiem niezłym ligowcem hiszpańskim, znaczy ligowcem, no, oczywiście mam na myśli drugą ligę hiszpańską, no to w 11 meczów, dwie bramki i ogółem trochę wpisanie się w ten obraz Zagłębia bardzo mocno nijakiego jesienią tego roku, no to duże rozczarowanie, wydaje mi się, że jest odpowiednia kategoria, bo były oczekiwania, nie zostały one w pełni spełnione, ale bronią go dwie rzeczy. To, że nie grał dużo, 500 minut to jest mało, zwłaszcza jak na napastnika. No i to, że całe Zagłębie wpisywało się źle i ogólnie tych bramkostrzelnych zawodników tam brakowało. Także duże rozczarowanie, moim zdaniem, na taką kategorię zasłużył Juan Munoz. Tak, no zgodzę się z tym dużym rozczarowaniem na plus. Chociażby bramka w derbach Dolnego Śląska ze Śląskiem Wrocław w ostatniej kolejce to na plus, no ale od piłkarza, który grał chociażby w Sewilli, jeśli się nie mylę, oczekiwalibyśmy więcej, no i to też potwierdza, że nadal Zagłębie ma już od kilku lat problemy z tym napastnikiem, chyba od odejścia Bartosza Białka, który też w Lublinie spędził tylko pół roku. To w sumie od tego czasu tacy zawodnicy jak Doleżal, czy inni napastnicy z Czech, ze Słowacji, z tego rejonu, no teraz Hiszpan, no zawodzą jak na razie. Więc zgodzę się z dużym rozczarowaniem, nie aż na tyle tragiczna runda, ale na pewno kolejne duże rozczarowanie, no i kolejny napastnik Zagłębia, który tych oczekiwań nie spełnia w ostatnich latach. No i skoro kolejny napastnik, to Munoz ląduje w dużych rozczarowaniach, a my przechodzimy do Benjamina Kalmana, czyli no może też zawodnika pokroju bardziej Sancheza czy Dalmau, który nie powinien się w tym zestawieniu może i nawet znaleźć, no bo jednak był to zawodnik, który marnował sytuację na potęgę. Miał długą serię meczów z rzędu, w których nie strzelał bramek, ale jednak statystyki w 18 meczach, 3 gole, 4 asysty, 1330 rozegranych minut, więc zaledwie 55 mniej niż wspomniany przez nas przed chwilą Sanchez. No też mogłem się na tym zawodniku jednak trochę przejechać, mimo tego, że miał poprzedni sezon znacznie lepszy, gdzie strzelał więcej tych bramek, gdzie jednak był on jeszcze bardziej wydatnym zawodnikiem, wydatniej potrzebnym w Krakowi. Też Krakowia ogólnie notuje słaby sezon, więc może też trochę pod takim względem go wziąłem jako to potencjalne rozczarowanie, bo rzeczywiście mnie trochę rozczarował i zarówno on, jak i Patryk Machu, którego zajmiemy się później, no to co by nie mówić, jednak nie wiem, co z tym Kalmanem zrobić i nie wiem, co wy z nim zrobicie, bo moim zdaniem jest to rozczarowanie pewnego rodzaju w kategorii nawet no słabo, no bo Kalman mimo tych 7 punktów klasyfikacji kanadyjskiej, no jednak przez dłuższy czas nie dawał nic i Krakowia właściwie miała z niego pożytek na początku sezonu i w końcówce rundy, więc to też to pod takim kątem to rozważał, więc może już dam głos wam. Co sądzicie o Kalmanie i jego rundzie właśnie w jego wykonaniu? Czy to, po co powiedziałem, czyli no słabo, zasługuje na to rzeczywiście, co pokazał, czy jednak to jest zawodnik, który może być trochę bardziej przesadzonym wyborem tutaj spośród tych wszystkich jeszcze, które nam zostały? No, szczerze też tu nie jestem do końca pewien, bo o ile Kalman jeszcze te liczby są takie, powiedzmy, że przeciętne, aczkolwiek akceptowalne, no to już sama gra, no i to, że no, nie pomagał w wielu sytuacjach Krakowi, która no, ma za sobą rundę fatalną, to wydaje mi się, że ja bym go... niech będzie ta kategoria też środkowa, no, chociaż gdyby strzelił chociaż parę tych goli więcej, to nawet może byłbym w stanie nawet uznać, że nie był rozczarowaniem wcale, no ale jednak 3 bramki dla napastnika, który gra praktycznie w każdym meczu w podstawowej jednastce, no to jest za mało, żeby pomóc drużynie, która z tych bramek jakoś bardzo dużo nie strzela, no i na potęgę traci i się znajduje w strefie spadkowej, mimo całkiem złej kadry. Więc wydaje mi się, że ta kategoria, którą ty przypisałeś, jest odpowiednia, ale tutaj niewiele brakowało Kalmanowi do tego, żeby moim zdaniem nawet skoczyć do kategorii, do której skończył Jordi Sanchez. Mogę się zgodzić z tym, że no słabo 3 bramki, no mimo wszystko bilans poniżej oczekiwań, ale to też patrząc, jakby ogólnie już jak biorąc pod uwagę do Makucha, jeszcze przejdziemy, bo tu też będzie, ale biorąc pod uwagę sam duet Kalman i Makuch, no to w sumie czego tak naprawdę było się więcej od nich spodziewać, jak
obydwaj chyba w poprzednim sezonie mieli po 6 bramek, to teraz chyba, jeśli się mylę, obydwaj po połowie sezonu mają 3 bramki. No czyli idą pewnie koniec sezonu też, jeżeli się nic nie stanie, to skończą w okolicach dorobku 5-6 trafi. No więc to jest jakby ich stała forma, tu raczej też nie jest to jakieś niesamowite rozczarowanie. No słabo może być, bo tak jak mówię, no nadal jest to rozczarowanie, ale nie tak duże, bo widzieliśmy, na co było stać realnie tego piłkarza już chociażby w poprzednim sezonie. No ja się z wami zgadzam, że nie był to też aż tak słaby zawodnik, jak właściwie można by było po nim powiedzieć, że mógł być słaby, ale też nie był jakiś wybitny i to rozczarowanie jednak delikatne, bo delikatne, ale jest. Więc przechodzimy dalej. Kolejny zawodnik Zagłębia Lubin w tym zestawieniu już trzeci. Mikkel Kirkeskow, mistrz Polski z Piastem Gliwice, przychodzi do Zagłębia Lubin, które nie ma dobrego właściwie lewego obrońcy, bo Luis Mata zazwyczaj częściej był kontuzjowany niż był dostępny, albo po prostu nie mógł w ogóle być dostępny do gry. Był grał na lewej obronie Mateusz Grzybek, no i czyli właściwie nie nominalny lewy obrońca, tylko prawy. No i wchodzi Kirkeskow, gra te 9 spotkań w dużym jak obrębie czasowym 768 minut. I zawodnik, który od wielu lat jest pchany do powrotu do Ekstraklasy, do Piasta Gliwice, do Śląska Wrocław, też był blisko przed tym, nawet żeby dołączyć do drużyny z Wrocławia, dołączyć do Zagłębia i jest jednym z gorszych obrońców w kadrze, mimo że był też Michał Nalepa, mimo że też niektórzy zawodnicy inni się też zbyt dobrze nie spisywali, ten na Kirkeskow jest chyba tym drugim zawodnikiem właśnie obok Nalepy, bądź nawet pierwszym, który prezentował się z tej strony najgorzej i też nic dziwnego, że przypada najwięcej meczów w jego wykonaniu przypada na ten okres, kiedy Zagłębie nie punktowało. Czyli tak gdzieś mniej więcej między meczem z Górnikiem Zabrze, a meczem z ŁKS-em. Czyli to prawie miesięczną przerwą od wygrywania, chyba nawet trochę dłuższą. Więc Kirkeskow na pewno jest jednym z słabych rozczarowań, ale jak dużym, co wy sądzicie o rundzie wykonania Duńczyka? Nie wiem, jakby to skomentować inaczej niż przyrównać go do innego lewego obrońcy, którego już tutaj omawialiśmy i wpisaliśmy go do najgorszej kategorii, czyli Jasandersona. No, różnią się jedynie moim zdaniem kolorem włosów i narodowością, bo Kirkeskow to Duńczyk. Anderson jest Szwedem, ale jeśli chodzi o walory piłkarskie, to prezentują się tak samo i nie jest to w żadnym wypadku komplement. No, do Kirkeskowa też były oczekiwania, w związku z tym, o czym mówiłeś, że no, to był zawodnik swego czasu jeden z lepszych lewych obrońców w lidze, jeden z najlepszych zawodników Piasta Gliwice, mistrz Polski. Natomiast no, tu nie dojechał, nie wiem, czy jak prezentował się w Niemczech, bo ciężko tutaj patrzeć po statystykach lewego obrońcy, gdzie akurat grał sporo, poza sezonem 21. 22, gdzie akurat tam sporo straci przez kontuzję, więc wydaje mi się, że to, że jeszcze w Niemczech jakoś to wyglądało, w Holstein Kiel, w drugiej Bundeslidze. No natomiast Zagłębiu zawiódł po całej linii. Być może najgorszy zawodnik Zagłębia w tej rundzie, na pewno jeden z gorszych. Także ja go dam jako tragedię, bo to nie jest zawodnik anonimowy. No a nie pokazał nic ciekawego, natomiast zdecydowanie więcej rzeczy psuł, także będzie kompan dla już bodajże trójki czy czwórki piłkarzy, którzy są w tej ostatniej kategorii. No, że się z tym zgodzę, bo generalnie też może powiedzieć na plus, wyszło to Szczoskowi, że go nie wzięli, tylko z drugiej strony finalnie wzięli Bortwika Jacksona, który okej, okay, no jest teoretycznie kategorii środkowej, no ale praktycznie on Szczoskowi to też świadczy o nim, że Kirkeskow powiedzmy chociaż grał, a Bortwick Jackson nawet nie podjął rywalizacji tak naprawdę z Patrykiem Janasikiem, ale zostawiając już to, no to tak, no słaba, no tragiczna runda Kirkeskowa i też taka tendencja, widzę, zauważyłem, może nawet patrząc na tę tier listę, jeżeli chodzi o powroty do Ekstraklasy, do Damian Bohar i Mikkel Kirkeskow nieudane, ale także chociażby Kamil Glik, Frank Castaneda, czy też pamiętam, tak już z głowy mówię, powrót chociażby, nie wiem, Chlouska do Termaliki, też to był taki powrót, albo powrót Walencji do Legii, to jeżeli chodzi o te powroty piłkarzy do Ekstraklasy, to w ostatnim czasie wygląda to średnio i często
To jest takie łapanie się, że kiedyś coś zafunkcjonowało, a teraz to nie funkcjonuje, chociaż wiadomo, zdarzają się też dobre powroty, ale tak mówię, tak po prostu zauważyłem taką tendencję, szczególnie patrząc na tę tier listę, no kilka sków, tragiczna runda, no i Zagłębie cały czas musi poszukiwać jakiegoś lewego obrońcy, na pewno kilka sków tych oczekiwań nie spełnił, no i w sumie dobrze to wyszło Piastowi, czy chociażby Śląskowi, że nie podpisali kontraktu z Duńczykiem. Kompletna zgoda z wami, panowie, na temat Mikaela Kirkeskowa. My przechodzimy do kolejnego zawodnika, chyba już nawet możemy sobie powiedzieć wprost, że nie musimy o nim mówić nic, wystarczy tylko dodać go do tragicznej rundy, Sonny Kittel. Zawodnik, który był w drugiej Bundeslidze swego czasu magikiem i tak nawet można go nazwać, bawił się na tym poziomie rozgrywkowym. Wiemy, że ten poziom rozgrywkowy, ta liga jest nawet lepsza od Ekstraklasy, stoi wyżej, więc były oczekiwania duże, że to będzie zawodnik, który jeden do jeden zastąpi Diego Lopeza i że z Johnem Jebłachem stworzył świetny duet za plecami jednego z napastników i będzie to taki naprawdę duet po prostu bawiący się aż tą ligą tak, że można nawet by to jakoś mniej elegancko powiedzieć, co by robili z obronami przeciwników, jednak o ile Johnny Jebłach nie jest jeszcze zawodnikiem, który jest stracony i właściwie więcej daje plusów niż minusów, to jednak Sonny Kittel oprócz pierwszej bramki w pierwszym właściwie kontakcie z piłką w barwach Rakowa z Karabachem nie dał kompletnie nic, 11 meczów. Może i trochę mało szans zostało, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko 3 gole, z czego jeden ze Śląskiem, jeden właśnie z Puszczą Niepołomice w meczu, którym właściwie też wyglądał jakoś najlepiej, gdzie właściwie wychodził w pierwszym składzie. Też meczu z Wartą, bardzo niewidoczny, tak jak też dużo ekspertów od piłki niemieckiej mówiło, że to jest zawodnik, który jest takim piłkarzem żyjącym z momentów, no to mieli rację, bo tutaj rzeczywiście Kittel w ogóle się nie sprawdził, też już same przebąkiwanie w jego kontekście, o nawet możliwości rozwiązania kontraktu z Rakowem w momencie, kiedy Ivi Lopez wróci po kontuzji, czyli właściwie już niedługo. Możliwe, że nawet Kittel już zimą w Rakowie grać nie będzie i na obóz do Turcji z zespołem nie pojedzie. No także chyba nie mam co tu za dużo więcej do powiedzenia. Zostawiam głos wam, ale myślę, że nic innego niż tragicznej rundy tutaj w tym przypadku nie będzie. No tragiczna runda, chociaż no powiedzmy 3 bramki, no to jakkolwiek wygląda ten dorobek. Też aż tak niedużo minut, no ale oczekiwaliśmy tego piłkarza zdecydowanie więcej, też po prostu na to, że regularnie w ostatnich latach grał w Ingolstadt, czy przede wszystkim no ostatnio FSK Hamburg w drugiej Bundeslidze, na tym poziomie rozgrywkowym ponad 200 spotkań w Bundeslidze, też nie aż tak dobrze, ale grał. No i też HSV, no to mimo wszystko, mimo problemów, które ma ten klub, tak już nawiasem mówiąc, no to tam nadal przychodzi bardzo dużo kibiców, więc no Kittel był zawodnikiem, który był doświadczony tą grą z presją na plecach, no ale w Rakowie jak na razie kompletnie zawodzi też te kombinacje jakieś z niemieckimi mediami, bodaj to był Bild bądź Spiegel, ale wydaje mi się, że to był Bild, więc to też na pewno mu nie pomaga, no i dużo kontrowersji wobec tego piłkarza, no i nieudany uważam transfer Rakowa, no zdecydowanie tragiczna runda, co to tak naprawdę więcej mówić, no tragiczna runda Sonnego Kittela, no i za chwilę jak mówiłeś wam, że może go już w Częstochowie nie być. Ja również oceniam go negatywnie, aczkolwiek tutaj może trochę też znowu wyjdę naprzeciw, bo ja bym go przypisał do kategorii przedostatniej, bo jednak stricte w Ekstraklasie, no bo to oceniamy 11 meczów, 3 bramki, asysta, to nie są jakieś złe statystyki. Gdybyśmy oceniali cały jego pobyt, to okej, okay, to się zgadzam, bo chociaż w pucharach poza tą bramką z Karabachem zwycięską to nie pokazał nic, nawet poza tą bramką zresztą nawet żadnych innych liczb nie można się u niego doszukać. Natomiast czysto w Ekstraklasie jeszcze aż nie wyglądał tak źle. Oczywiście tak źle jak w pucharach, bo na pewno można tego oceniać jakoś pozytywnie. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że oceniamy tylko ligę, to już niezależnie od tego, że go może zaraz nie być, to ja bym dał tą przedostatnią kategorię, choć na pewno oczekiwano bardzo, bardzo wiele od niego, a tego nie dał. Także rozczarowanie, ale jeśli chodzi o ligę, to nie aż takie. Czyli chyba musimy pójść to na kompromis, bo ile ja uważam, że tragiczna runda, Adam uważa tak samo, a zwyczajnie uważa, że nie było tak źle, no to chyba musimy coś gdzieś po środku tego Kittela między tymi tutaj właśnie naszymi kategoriami umieścić, więc tak, no słabo, duże rozczarowanie, czy nie było tak źle, jak to bierzecie? Jak już miałoby być coś, to chyba jednak duże rozczarowanie, myślę. Znaczy niech to będzie trochę, powiedzmy, że demokracja, skoro wy uznaliście 2-1, to niech będzie na wasze, ale niech będzie wpisane jako wspólnie, bo tak by średnio wychodziło, że
że niech będzie jako przypisane do tej ostatniej, aczkolwiek no, ja się z tym nie do końca zgadzam. No ale jest 2 do 1, to niech będzie już tak. Biorąc tak jeszcze, może być oczywiście taka runda, ale biorąc pod uwagę, no to faktycznie aż tak może to w tej ekstraklasie, że nie wyglądało, ale też po prostu mam to przed oczami, jak tam chyba Raków ogłosił, to było w wakacje to podpisanie Kittela, to cały Twitter na 15 minut zaspamowany, meczyki wszyscy, że świetny transfer, w ogóle co Raków zrobił, w ogóle o, teraz to już lidzę na pewno odjadą, że w ogóle transfer z innej galaktyki, jakby sobie Cristiano Ronaldo przyszedł, to już tak mówiąc żartem, a no, na, nie no, po prostu mając po prostu na uwadze oczekiwania. Może tak, gdyby to był zawodnik właśnie jakiś bardziej anonimowy, co porównałeś chyba w przypadku Kamila Glika, gdyby to był właśnie jakiś zawodnik anonimowy, ale Kittel też znany polskim kibicom z tego, że kiedyś były tam przebąkiwania, że może trafi do reprezentacji Polski, ale to już swoją drogą, no to za to oczekiwania mimo wszystko uważam, że tragiczna runda. Przede wszystkim, no bo oczekiwania wobec niego były ogromne. No i pod tym względem też się z tym zgadzam, zresztą to był mój pomysł, żeby go tutaj dać, więc... No, tragiczna runda dla Kittela. Przechodzimy do człowieka, do piłkarza, który też będzie raczej w tragicznej rundzie, no bo tutaj już nawet liczby go nie ratują. Adam Kowacewicz, zawodnik, który był swego czasu w Koronie Kielce filarem defensywy, był zawodnikiem jednym z lepszych obrońców w lidze, mimo tego, że Korona z ligą się chyba bodajże wtedy żegnała, kiedy Kowacewicz jeszcze w barwach Korony grał. Może nawet to było trochę później właśnie, jak Kowacewicz odszedł. Ale na pewno nie można powiedzieć, że to był zawodnik słaby, jeszcze zawodnik, który obstawiał dwie pozycje. No i powrót do Ekstraklasy po latach Ferencvaroszu w zespole, którym nawet dorobił się meczów w Lidze Mistrzów. Więc no sobie nie mówić, jednak duża sprawa dla Bośniaka, który też regularnie jest powoływany do swojej kadry narodowej, co też dużo świadczy o nim, mimo tego, że nie gra już regularnie za bardzo na wysokim poziomie w Rakowie Częstochowa, już nawet pozbyto się go właściwie ze składu pierwszego. Więc to nie można było powiedzieć, że jest to jakiś zawodnik wybitny w tym sezonie, więc dlatego się tutaj znalazł, bo oczekiwałem po nim dużo więcej. Skończyło się tak, że jest jednym z gorszych obrońców, nawet można powiedzieć, że w całej lidze, więc no po prostu ja tylko właśnie tak ocenił, że tak naprawdę jako duże rozczarowanie, albo nawet jako ta tragiczna runda nawet, myślę, że nawet gorzej niż Elias Anderson, bo ile to był zawodnik już taki, co dopiero wchodzi jeszcze do tej, co by nie mówić, seniorskiej piłki na poziomie takim wysokim, jakim jest, co by nie mówić, Ekstraklasa czy Liga Szwedzka, czy już nie mówiąc o Lidze Konferencji w ogóle. No to jednak Kowacewicz tej piłki poważnej liznął, a był najgorszym obrońcą Rakowa chyba, jaki w tym zespole zagrał. No też samo to, że on tutaj się pojawił w tym zestawieniu, nie mówi, raczej mówi samo za siebie, tak? I według mnie duża, tragiczna runda, a według was jak właśnie Bośniak się spisał w tej rundzie? Ja to ujmę krótko, żeby już tego nie przedłużać, bo to nie ma o czym. Absolutne... No, żeby go już nie obrażać, powiedz po prostu, że absolutnie fatalna runda w jego wykonaniu. No, choć tak, choć tak naprawdę powinno się to ująć w trochę mniej ładnych słowach, bo zawalił bardzo dużo, doświadczenie dał praktycznie wcale, a musiał grać sporo przez to, że inni mieli problemy. Tragedia, tutaj szkoda marnować czas na omawianie tego zawodnika, bo jest to jeden z, być może moim zdaniem, może nawet najgorszy zawodnik w porównaniu do tego, ile grał całej Ekstraklasy w tej rundzie. Powiem krótko, no Kowacewicz wyróżniał się w Koronie Kielce, ale gra w Rakowie jak obrońca, jak obrońca Korony Kielce, no i tyle w sumie możemy podsumować. No, no tak naprawdę nie mam nic do dodania, no, fatalna, tragiczna runda w wykonaniu Bośniaka. No tak, dokładnie, tragiczna runda to miejsce dla Adnana Kowacewicza. My przechodzimy dalej, już Adam wspomniał trochę o Patryku Makuchu, więc trochę ten wątek pociągniemy dalej. 18 meczów, 3 gole, 2 asysty, 1338 minut rozegranych w tym sezonie. Nie brzmi to najgorzej, ale myślę, że nie brzmi też to najlepiej, zważywszy na to, że Makuch 2 z tych 3 bramek czynił w jednym meczu z Zagłębiem Lubin, które też wtedy właśnie tamtym meczem zakończyło swoją świetną formę na początku sezonu, więc trochę Makuch się przyczynił do, można powiedzieć, tak trochę w cudzysłowie, trochę też pół żartem, pół serio do tego, jak Zagłębie zaczęło grać dalej, bo to był początek właściwie końca tej dobrej formy Zagłębia, tak jak już wspomniałem, ale mimo wszystko Makuch, jak na zawodnika, który był królem szczytu pierwszej ligi 2 sezony temu, jak to, że był to zawodnik też, którym się wiązało duże oczekiwania wobec gry w Krakowi. Nie jest zawodnik najgorszy, tak jak już Adam wcześniej wspominał, może nawet bym powiedział, że gdzieś na niższe kategorie, no ale myślę, że jednak jakieś rozczarowanie to jest i nie bez powodu jest w tym zestawieniu. Co sądzicie o rundzie wykonaniu Makucha i gdzie byście go umieścili? Właśnie, no podobnie Kalmana, no słabo, bo to tak naprawdę
No podobnie jak Kalman, tak naprawdę są trochę bracia pod względem gry i tego jak to wszystko wygląda. Ale Makuch jak też miał udane momenty w Krakowie, czego nie można ukryć, bo te dwie bramki z Zagłębiem, ale też ta, no w sumie to też trochę świadczy o tym piłkarzu, że tak naprawdę że wymieniliśmy jego wszystkie bramki w przeciągu jakichś 30 sekund, bo chciałem wspomnieć o trafieniu przeciwko Piastowi Gliwice, jeśli, ale nie no, to 100% był Piast, bo Menda wtedy ładnie dostał piłkę od Kalmana i ładnie właśnie zabrał się z Arielem Mosurem i strzelił wtedy bramkę, więc ale no właśnie, no chociaż jeszcze tak ogólnie patrzę na Makucha w Krakowie, bo ten poprzedni sezon, no ja mówię, no to też nie, to było raptem kilka trafień, więc to było rozczarowujące, ale też patrząc szerzej, tak, to już jestem tak bardziej obok, ale tego pole takie może do dyskusji dla widzów, ale często się mówi o tych Polakach z niższych lig, przede wszystkim z pierwszej ligi, ale tak patrząc, no to Patryk Makuch właśnie był takim przykładem, bo Krakowa go wzięła w tamtym sezonie 2 lata temu, no 1,5 roku temu, kiedy Miedź Legnica awansowała do Miedź Legnica, on tam był ważnym piłkarzem za chyba mniej więcej 550 tysięcy euro, no i jednak widać, że ten przeskok między pierwszą ligą a Ekstraklasą jest dość brutalny po przykładzie Patryka Makucha, więc też tak myślę, i też na przykład po piłkarzach Beniaminków, co widać chociażby po LKS-ie, o którym mówiliśmy, więc uważam, to też pokazuje, jaki jest przeskok między pierwszą ligą a Ekstraklasą i nie zawsze te transfery mimo wszystko z pierwszej ligi mogą kończyć się powodzeniem. Pirulo jeszcze na przykład, do którego przejdziemy, a Makuch no słabo, uważam, że to jest bardzo podobny poziom co Benjamin Kalman. Ja natomiast oceniam Makucha za chyba jednego z najgorszych napastników tej rundy, no bo co można powiedzieć o piłkarzu, który nie strzelił bramki przez 4 miesiące, bo gdybyś odjąć mu ten mecz z Zagłębiem z początku sezonu, u którego strzelił dublet, no to ma jedną bramkę, dwie asysty. No to dla zawodnika, który występuje bardzo dużo, tego Kalman występował więcej, no ale on tych miał statystyki trochę lepsze i nie prezentował się aż tak źle czysto z gry, no i też nie miał aż takich przerw w strzelaniu, no to Makuch już wypada bardzo blado. Być może jestem trochę z niego za surowy, ale ja bym nawet go przypisał jako tragedię, no bo Krakowia spisuje się fatalnie, on ma tak naprawdę, odliczając właśnie te dwie bramki z Zagłębiem, to ma jedną bramkę przez całą rundę, no i tak ta bramka była strzelona Ruchowi, co też nie jest jakimś wielkim osiągnięciem. Nie jest to piłkarz, w którym pewnie były jakieś bardzo duże oczekiwania, no ale jednak gra tyle, że powinien odwdzięczyć się znacznie większym ilością punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, a ma ich niewiele, jest bardzo nierówny, także dla mnie to jest najniższa kategoria, jeśli chodzi o Patryka Makucha. Czyli w takim razie jest to tragiczna runda, duże rozczarowanie, czy no słabo, to w końcu gdzie Makucha dajemy? Ja bym powiedział duże rozczarowanie, tak. No to wypośrodkujmy, niech tak będzie. No czyli w takim razie zostaje duże rozczarowanie, przechodzimy dalej. Kolejny napastnik, kolejny myślę, że jako takie bardzo duże rozczarowanie, chociaż nie wiem, zależy od punktu siedzenia. A że ja siedzę w takim miejscu, w jakim siedzę, mówi Smeszanowicz, zawodnik, który był Becie Tajmalika, który no co prawda spadł z ligi, ale jednak prezentował się no słabo, to jednak co by nie mówić, Smeszanowicz, który przyjął bodajże 12 bramek w tamtym sezonie dla Tajmalik i jego pierwszy sezon w Ekstraklasie, no to oczekiwałem, że to będzie zawodnik, który puszczy da coś więcej. Mimo tego specyficznego stylu gry, jak na obecne warunki piłkarskie, to nie sądziłem, że Smeszanowicz będzie grał aż tak słabo i aż tak mało wydatnie będzie się przyczyniał do gry właśnie Puszczy Niepołomice. No może nie jako dziewiątka, ale jako taka dziesiątka, co wtedy napastnik dawałby dużo. Tymczasem on zagrał w tym sezonie 12 meczów, nie dał żadnej liczby w postaci gola lub asysty, a zagrał grubo powyżej 500 minut, nawet zahaczył około 600 właśnie rozegranych minut, więc mi się wydaje, że to jest może nawet duże rozczarowanie w tym przypadku, bo tragiczna runda to by była przesada, ale może i nawet byśmy do tej tragicznej rundy mogli go zaczepić, no bo co by nie mówić, Meszanowicz nie jest jakąś gwiazdą, ale CV też ma całkiem niezłe, jak na Ekstraklasę, w szczególności jak na Puszczę Niepołomice, więc mi się wydaje, że jak na zawodnika, który też coś swoje pograł, między innymi w Slavii Praga, w zespole, który obecnie jest teraz, co by nie mówić, no jak na skalę porównaniu do Ekstraklasy potęgą europejską, no oczywiście to jest różna skala i tak dalej, ale no Meszanowicz mimo wszystko bardzo duże rozczarowanie w tym sezonie, liczby o to mówią, mówi to ile meczów zagrał od początku i w ogóle też
takie kwestie mi dają dużo do myślenia i generalnie duże rozczarowanie. Bym tam umieścił Meszanowicza, a gdzie byście go umieścili? Jak oceniacie rundę wykonania Bośniaka? Tak szczerze, to gdyby nie to, że pewnym czynnikiem łagodzącym jest to, że gra w puszczy, a więc na pewno nie było już wobec niego aż takie oczekiwania, gdyby grał w drużynie trochę lepszej, to tak by nawet go przypisał do rundy tragicznej, bo napastnik, który rozgrywa 12 meczów, nie ma żadnej bramki, żadnej asysty, tak jak Makucha tam dają, bo tym bardziej on się tam nadaje, no ale jest to jednak puszcza nie połomice, on też w Ekstraklasie tego wcześniej jeden sezon, no ale 11 bramek w 33 meczach w barwach Termaliki, to on nie był jakiś zły wynik, nawet dobry. To tutaj niech będzie, że jest duże rozczarowanie, ale gdyby grał w trochę lepsze drużynie przy takich samych statystykach, to by była runda tragiczna, więc niech będzie przedostatnia kategoria. Ja nawet nie wiem, czy właśnie nie rozważyłbym tej tragicznej rundy, bo patrząc na ten epizod Termalice, gdzie no nawet nie wiem tego napastnika, gdzie no ta Termalika no miała wtedy spore problemy tak naprawdę. No było wiadomo, no to był wtedy drużyna, która cały czas przez większość sezonu spędziła w strefie spadkowej, no to on trafiał na pewno z Legią, wydaje mi się, trafiał też z innymi drużynami, więc ja ogólnie ten pierwszy epizod Bośniaka w polskiej Ekstraklasie wspominałem całkiem nieźle, a teraz w puszczy, może też mijający czas, ale mimo wszystko, no wyglądał o wiele gorzej, zero, no jak mówicie, zero bramek, zero asyst, to nawet uważam to, że gra w puszczy, która też ogólnie nie wygląda tak źle poza strefą spadkową, to mimo wszystko dałbym go na tragicznej rundzie, bo to naprawdę był piłkarz z niezłym nazwiskiem, jak na standardy transferowe puszczy. No, czyli jednak Meszanowicz do rundy tragicznej, czy duże rozczarowanie, jak to bierzemy, bo mi się wydaje, że trochę bardziej jestem od opinii zwyczajnego, ponieważ mimo, że to była runda teoretycznie tragiczna, to jeszcze można to jakoś usprawiedliwić tym, że nie wiem, Meszanowicz nie pasuje do stylu gry, że jeszcze nie jest taki zespół, który tych goli też dużo strzela, mimo że no generalnie tutaj też na napastników się to mało rozchodzi, bo chyba najskuteczniejszym napastnikiem jest Kamil Zapolnik z jedną bądź dwoma bramkami, więc też to no, nie jest jakoś mega dobrze, więc myślę, że ten Meszanowicz może zostać w dużych rozczarowaniach bez przesuwania go wyżej, chociaż mógłby się koło tej tragicznej rundy zakręcić, więc ja to bym tak zostawił, a jak wy byście to zostawili? No to niech zostanie, że jest ta, że jest to duże rozczarowanie, bo chyba tak by wychodziło najbardziej z naszych opinii. Nie jest to może poziom tragiczny, ale było blisko, bardzo blisko. Zgodzę się z wami, no. Przegłosowaliście. No to w takim razie Meszanowicz idzie do dużych rozczarowań. My przechodzimy do kolejnego zawodnika, Lecha Poznań w tym zestawieniu. Zawodnika, którego mogłoby tu nie być, bo teoretycznie jak ta runda nie była najgorsza. Antonio Milić, 17 meczów, 1 gol. 1458 minut, dużo bramek straconych, może nie koniecznie tylko z jego winy, ale generalnie regres w porównaniu do poprzedniego sezonu jest myślę, że nawet nie tyle co duży, a ogromny, bo Milić też stracił tą pewność siebie, stracił to pewne rozegranie piłki od własnej bramki, tą pewność przy nodze, z piłką przy nodze właśnie, gdzie dawał tą możliwość wprowadzenia piłki podaniem, bądź nawet wprowadzeniem właśnie jej do wyższej strefy w poprzednim sezonie. Był on o wiele pewniejszy w swoich działaniach niż jest teraz. I to był dla mnie taki klucz, dlaczego on tutaj się znalazł. I nie wiem, jak wy go ocenicie, ale ja bym go nawet dał do dużych rozczarowań. No bo defensywa Lecha Poznań w poprzednim sezonie była całkiem niezła i w ogóle nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo, bardzo dobra, a tu się okazuje, że jednak Antonio Milić zjechał z formą, Bartosza Salamona nie ma, Twirdager przynajmniej co chwilę jest kontuzjowany, a Milić też zbiera trochę od kibiców za to, jak gra i nie dziwię się, ponieważ też takim przykładem, może to nie jest mecz w Ekstraklasie, ale mecz z Arką Gdynia w Pucharze Polski, gdzie 4 razy praktycznie chciał prezentować rywalom gola swoim kiepskim zagraniem. Nawet może te, na pewno było raz taka sytuacja, a było ich nawet więcej. Nie potrafię ich teraz policzyć, te 4 podałem tak po prostu, może to po prostu też kiepska moja pamięć, ale było ich dużo i generalnie Milić popełnia bardzo dużo prostych błędów. W ostatniej rundzie to też się przyczynia trochę do tego, że Lech traci tu tak dużo bramek, więc taka jest moja opinia, a jaka jest wasza opinia na temat właśnie Antonio Milicia w tym zestawieniu i gdzie byście go umieścili? To ja też ja się nie zgodzę z tym, co powiedziałeś, bo na pewno jest to słaba runda wykonania Milicia. Być może jedna, być może najgorsza w Lechu. No, ewentualnie jeszcze ta pierwsza z sezonu 2021 to jeszcze była słaba, więc może druga najgorsza, ale też nie chcę go wrzucać do kategorii na rząd jeden z Mike'em Sastorem, gdzie
tak mieli spisał się od niego lepiej, więc ja nawet dam kategorię, że nie było aż tak źle, bo naprawdę w defensywie Lecha były gorsze postacie, chociażby Alan Czerwiński, Elias Anderson, nawet jako całokształt Micha Blazić, czy Barry Douglas, więc ja nie oceniam Chorwata jakoś surowo, więc ja bym go dał nawet kategorię, że nie było aż tak źle. Natomiast błędy się zdarzały, więc akurat to, że nie jest to jego dobra runda w jego wykonaniu, to okej, okay, ale na tle innych nie wypada aż tak źle, więc ja bym go dał do drugiej, najwyższej kategorii. Czy ja rozważałem właśnie to, żeby dać go niżej, tak podobnie jak Warszawa, ale w sumie przekonałeś mnie tym, że w porównaniu do obrońców Lecha, no Dagestad praktycznie też większość czasu spędzono bardziej na stołku medycznym niż na boisku, no to obok Joela Pereiry mimo wszystko jest to najlepszy obrońca Lecha, właśnie czy to Blazic, czy Czerwiński, czy przede wszystkim Anderson, no bardziej zawodzili od Milicia w tym sezonie, no i ale też zgodzę się z tym, że jest to najsłabsza runda Chorwata odkąd przyszedł do Lecha Poznań, bo nawet uważam, że ta pierwsza była mimo wszystko lepsza, też nie daje aż tyle w ofensywie, bo w tym sezonie tylko jedna bramka w meczu z Puszczą, która tak naprawdę no nie da, no to było spotkanie z Puszczą, czyli Lech, czyli mecz nie ukrył mimo wszystko Lech, no ma jakieś, no naprawdę musiałoby się, no spotkanie, w którym Lech i tak jest bardzo dużym faworytem, więc to nie było jakieś bardzo ważne spotkanie dla Lecha, w przyszłości, no nie wiem, chociażby gol na 1-1 z Wisłą Kraków, czy bramka na 2-1 w ostatniej minucie z Górnikiem Zabrze, a w tym sezonie tego brakuje, ale uważam, że gdzieś w okolicach nie było tak źle, no słabo dałbym dla Milicia, może nawet nie było tak źle, patrząc jakby w porównaniu na to, jak wyglądała cała defensywa Lecha, no to Milic na tle swoich kolegów z drużyny faktycznie wypada aż tak źle, jak inni z kolejorza.